Cześć wszystkim, z tej strony Lourdes, witam was bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Horizon Zero Dawn. Jakby ci przeklęci Karcza byli gośćmi honorowymi, żygać się chce. Fajne tutaj komentarze lecą. Aktualnie mamy iść na ceremonię błogosławieństwa, więc będziemy się tutaj kierować. Zgadzam się z arcybiskupem. Tutaj sporo osób ma coś do powiedzenia, więc... Może nie będziemy tutaj wchodzić w dyskusje i potyczki słowne. Błogosławieństwo się zacznie, gdy zbiorą się kandydaci. Aloy, zajmij swoje miejsce. Modlitewny lampion jest twój. Zrobiłem go dla ciebie. Bluźnierstwo. Siostry. Kandydaci, przed każdym z was postawiliśmy lampę. Dzieło waszej matki. Na jej cześć zapalcie płomień. Mamy wybrać jakby za matkę, więc może zdecydujmy i zróbmy za Rosta. Ku pamięci Rosta i wszystkiego, co dla mnie zrobił. Wszechmatko, usłuchaj nasze prośby. Czym jest dziecko, jeśli nie łzą pełnej nadziei matki? Grojącym płomieniem, co rwie przez stworza, niczym wiosenny wiatr. Żeglujący pośród chmur, wypełniający płuca, aby każdy z nas stał się ogniwem wielkiego łańcucha miłości. Oczywiście, że Bast wygra. Tam jest on. Na niego. Mam do niego kilka pytań. Koniecznie co roku powtarzają, że poprzedni festiwal był lepszy. Tylko Bast i Bast. A Vala też jest silna. Płynie w niej krew dowódczyni. Bezbożni Karcza nie powstrzymają mnie przed cieszeniem się festiwalem. Co złego mogę nam zrobić? Znasz moje imię? A, Erend wygadał. Czemu wcześniej zachowywałeś się tak dziwnie? To przez ten festiwal. Naprawdę nienawidzę tłumów. Może udam się do... Nie unikaj odpowiedzi. Dobrze, tylko spokojnie. Nie mam nic do ukrycia. Nigdy nie widziałam nikogo z Fokusem. Powiedz, gdzie go znalazłeś. W ruinach, na północ od Włości. Tak nazywamy Krajoseram. Tam metal biegnie głęboko. Stalowe giganty na wpół zakopane w piachu. Zapomniane jaskinie wykopane w skałach przez przedwiecznych. Podoba ci się? Ja znalazłam swój w jaskini takiej jak twoja. W ruinach przedwiecznych. Jeśli kopałaś sama, wiesz tyle co ja. W ruinach znajdziesz odpowiedzi, a nie tu. Co tu robisz, Olinie? Na ziemiach Nora. Erend potrzebował zwiadowcy w drużynie i kompana do kieliszka. Tyle. Kogoś, kto nie pozwoli nikomu się zgubić. Kiedy to się skończy, wracam do wykopalisk. Mam zamiar znaleźć kilka zakopanych cacek na sprzedaż. Jesteś odkrywcą? Tylko kolejnym pionierem. Trzeba zapracować na okruchy. Ja to po prostu robię w służbie dworu króla. I tyle. Jak rozmawialiśmy, skrzywiłeś się. Zupełnie jakbyś cierpiał. Albo się bał. Czy Fokus coś ci pokazał? Niczego mi nie pokazał. Mówiłem. To kolejna awaria. Wciąż się zdarzają. Mój nigdy nie szwankował, a mam go od dziecka. To twój jest w lepszym stanie. Tutaj pewnie wręcz roi się od reliktów. Bo widzę, że wy, Nora, boicie się kopać w ruinach. Bo myślą, że ruiny są przeklęte. Ale ja tak nie uważam. Jeśli Nora myślą, że wiedza to przekleństwo, trudno.
Nie rozumiem. Przecież mamy takie same urządzenia, a mimo to nie chcesz rozmawiać. Mam już tylu przyjaciół, ilu trzeba, dziewucho. Nie szukam kłopotów. Przywykłam do odrzucenia przez plemię. Myślałam, że jesteś inny. Ja bierz tego do siebie. Głowa do góry. Powinnaś... Spróbuj się dziś rozerwać. Jutro wielki dzień. Warto sprawić, aby każdy był taki. No dobrze. Nieszczególnie rozgadany, ale chodźmy sobie tutaj mostem i wejdźmy do loży łowców. Festiwal przed próbą mojej siostry miał lepszą muzykę. Ciekawe, czego się tak obawia. Nie? No więc któregoś dnia słyszałam, jak dron ze sobą chodzi. Wyro wyrzutku i śnij o wygranej próbie. Nic więcej ci się nie uda. O, dom sypialny? Z tobą na straży? Pomyślałam, że to latryna. Ty, twoja obecność to... Patrzcie, patrzcie! Kto tu przyszedł prosto z dziczy? Wyrzutek bez matki! Widzę, że ciągle jeszcze masz bliznę po moim kamieniu. Radosne wspomnienie. Czasem niezły z ciebie dupek, Bast. Daj na luz. Nie znałaś słów błogosławieństwa, co? Ale i tak nikt nie wysłucha twoich próśb. O, nawet próbujesz ubierać się jak jedna z Nora. I tak nikt się nie nabierze. A więc tak to teraz z tobą będzie. Tak będziesz tu miała z każdym, dzikusko. Pochodzisz z dziczy, nie z serca matki. I na pewno nie powinno cię być na próbie. Czujesz się silny tylko kiedy sprawisz, by ktoś inny poczuł się słaby. Nie tędy droga. Ha, ćwiczyłem od wielu lat. Jutro zobaczysz, jak silny jestem. Widziałam dość. Masz ciało mężczyzny, z grubsza. Ale tam w środku wciąż jesteś gnojkiem. Dobrze pamiętam, jak zrobiłem ci tę bliznę. Uwielbiam to wspomnienie. No, kiedy wytrąciłam ci z ręki kamień, miałeś naprawdę zabawną minę. Ale zakładam, że tę część historii akurat omijasz. Naznaczyłem cię wtedy piętnem hańby. Tamtego dnia poczułam się silniejsza. Poczekaj. Sam zobaczysz. Jasne. To już nudne. Bast musi iść spać i basta. To ty się jutro nieźle zdziwisz, wyrzutku. Nie ja. Zamkniesz się w końcu? Bo to by mnie zdziwiło. Ale nam tutaj potężnie dogryzają. Naprawdę. Możemy pomówić z Walą. Co też uczynimy. Dobra robota z Bastem. To powinno go uciszyć. No, przynajmniej do rana. Chyba się nie znamy. Jestem Aloy. O, wiem, kim jesteś. Zawody, no jasne. Pozostali ukończą próbę. Większość z nich. Ale wygrać? To sprawa między Bastem, tobą i mną. Vala. Miło cię poznać, Valo. Masz rację. Zamierzam jutro wygrać. Nigdy nie świętuj zwycięstwa, zanim je zdobędziesz, mała. Matka tak mnie uczyła. Teraz, jeśli pozwolisz, pójdę się trochę przespać. Planuję porządnie wypocząć, zanim cię jutro wdepczę w ziemię. Twoja prycza jest tam. Dobrze. Dzięki. W takim razie... połóżmy się. Twój pierwszy dzień w sercu matki. Co myślisz? Nigdy nie spałaś w dormitorium Nora. Zero prywatności.
ma swój urok. Przytulnie, jak cię tu zechcą. W tym problem. Znajdziesz sobie miejsce, jak ja. Idź pośpi. W gotowości! Co sprawi, że się stąd wyniesiesz? Wygląda na żubacza! Byśmy mieli je upolować. Nie spodoba ci się to. Są konkretne. Wow, zadają potężne obrażenia. Otwórzmy sobie więcej strzał. Kurczę, jeszcze nas tutaj jeden przeatakował. Trofeum strzaskane, wyrzutku! Przyda ci się nowe. A to są... Zbierz drugie trofeum. Tutaj ciężko będzie w nich strzelić, jak będą się tak biegać. Jednak mimo wszystko... Śnieg. Ciepły już raczej nie będzie. Jeszcze raz! Dobra. Mamy tutaj jakieś części. Dobra. Szybciej, no już! Muszę nadgonić. Teraz mamy iść na początek szlaku wojowników. Muszę nadgonić. Teraz wolno i ostrożnie. Musicie tylko ukończyć. Mamy jednego mniej. Wyrzutek dołączy? Była za mną. Wyglądała na mocno. Jesteś ostatnia. Równie dobrze możesz sobie iść. Bast wygra, albo Vala, ale zostaniesz wojowniczką, jeśli nie odpadniesz.
Hej tam! To stary szlak! Dwoje zginęło tam rok temu! Rozpada się! Lepiej skończyć ostatnia niż martwa! Na wszechmatkę! Oszalała! Przecież ona tam zginie! Ulala! Będzie coraz trudniej! Tylko wariat by tam szedł! Dosyć. A teraz naprzód. Nie ruszaj się. Odwróć tak jest, się. Muszę nadgonić. Najspokojniej. Nie chcesz tego, dziewczyno, nie bardzo. Nie widzę. Basta, a wola zaraz za mną. Dobra. No już dalej. Szybciej, przestań się wlec. Robimy wszystko, hey, co w naszej mocy. Zwariowała? Dobrze, doganiam ich. Wyrzutek ich dogania! Jak ona się tam dostała? To nie będzie łatwe. O kurczę. O cholera. Nie. Nie tak miało być. Mieliśmy zjechać na dół. Chyba się ześlizgnęliśmy. Ech. Mam nadzieję, że nie musimy... Dobra. No dobra, pośpiesz się. Tak, trzymaj. Dobra. Biegniemy. Z całych sił. Na to całe życie. Oni mieli plemię, ale ja miałam dzicz. No dalej, bądź doskonała, bądź doskonała. Dalej, no dalej, dasz radę. Nie mogę teraz dać się pokonać. Wygrała! Wyrzutek, oszust! Wyrzutek? Zwycięzcą? Nigdy! Bo jest już wojowniczką. Udało ci się. Jak wy wszyscy. Kiedy złożycie swe trofea na ołtarzu? Ale to Aloy. Niegdyś wyrzutek. Teraz wojowniczka wygrała próbę. Aloy! Idź! Zatrzymać ich, zanim dotrze tu reszta! Nie możemy zostać! Tu jest wyjście. Ale oni wciąż strzelają. Nie mogą strzelać, jeśli nie żyją. Zajmij ich. Ja znajdę dobry kąt. Bast! Bast! Idziesz? No pewnie. Dalej. Już! No dobrze. Musimy ich zabić, więc... Jest ich za dużo! Nie pokonamy ich! Kurczę. Prawda, jeśli chodzi o kwestię... Ulala! Nie damy im rady! Wszechmatko, ratuj! Dobra, nie ma co. Śmierć jeźdźcom! Nie ma się tutaj... Śmierć jeźdźcom! Są za silni! Nie potrzebamy ich! Z nimi bawić. Jeszcze się nie poddawać! Aaaa!
jeszcze jeden. Zabić ich! Cień prowadź! Szybko! Biegiem do ślizganki! No way! Zabić wszystkich! Żadnych świadków! Mają zginąć! No to się porobiło! Za wszechmatkę! O nie! Kolejni! Coraz ich więcej! Ilu ich tam jest? Dobra, chyba teraz nie czas na... Bardzo. Nie damy im rady! Mam jak sobie zwiększyć zdrowie. Musimy się trochę pozbierać tych korzeni. Dobra. Zwiercu, zwiercą! Są za silni! Nie powstrzymamy ich! Dobra, jeszcze ten. Teraz, w dół, póki mamy szansę. O nie, a teraz tam zostało tyle fajnych rzeczy do zebrania. Uła! Ten to ma broń. Ruda musi umrzeć! Wszyscy naprzód! O kurcze. No to się porobiło. Ej, możemy to wziąć? Kurde. Dobra, weźmy to działko. I strzelamy. Rozwalimy ich. Albo oni nas. Strasznie ciężkie to działo. Trochę nam to spowalnia nasze ruchy. Ale nie poddajemy się. Dobra, nie ma co. Starajmy się unikać jego strzałów. Teraz go załatwimy ciężkim atakiem. Dobra, poszło. Teraz chodźmy na górę. Rozwalmy pozostałych. Nie wyrwiesz się z uścisku. Dobra. A może jednak? Okej. Chyba się udało. Żegnaj, głupcze. Dobra, jeszcze tutaj jest jeden. O kurczę, ale silny. Jednak zdecydowana różnica, jeśli chodzi o lekki, a mocny atak. Dobra. Thank you.
O, Aloy. Zwróć swą twarz ku słońcu, dziecko. O nie. Spalcie to i do roboty. Wedle rozkazu. Ona umiera! Zabrać ją to bluźnierstwo! Powinna być przy matce! Wydostać. Potrzebuję fokusa. Nie. Rost mnie ocalił. Musieli mnie znaleźć, zanim się wykrwawiła. Ale czemu nikogo tu nie ma? Gdzie ja jestem? Zobaczmy sobie... Musimy poszukać nowego fokusa. Jest tylko pytanie, w którą stronę mamy się udać? No dobra, chyba tak jakby wybór. Moje ubrania, dobrze. Ale gdzie jest fokus?
Jestem wewnątrz Świętej Góry? Ale tylko matrony mogą tu wchodzić. Nie widzę tu mojego łuku. Ani tego uszkodzonego fokusa, który zabrałam temu zabójcy. Gdzie one są? Odbieram jakiś sygnał. Wygląda jak te ruiny, do których wpadłam, kiedy byłam mała. Tego miejsca nie zbudowali, Nora. Zrobili to przedwieczni. Ale czemu? Tam. Razem z resztą moich rzeczy. Dowódcy, wstrzymać pracę i udać się do punktu dowodzenia. Unikać kontaktu z dzikusami Nora. W razie czego zlikwidować świadków. Załączam obraz celu. Bez odbioru. Obraz celu? Nie jestem jak inni, Nora. Zobaczyli mnie przez fokus Olina. Jak to możliwe? Tylko szybko. Wchodzę tam. Trwa identiskan. Musicie przestać słuchać Teda i zacząć słuchać mnie. Skąd to się wzięło? Jak? Jesteś moją matką. Ścigają mnie, bo wyglądam jak ona. Ej, Loi, nie śpisz już? Ile czasu minęło? Szybko, chodź za mną. Dokąd? W miejsce twoich narodzin. Sama zobaczysz. Ulala. No dobrze, moi kochani. Na chwilę obecną będzie to wszystko z mojej strony. Oczywiście jak najbardziej zachęcam was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć.